Witam Państwa, Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Będziemy wspólnie komentować mecz towarzyski. Zaczynamy pierwszą połowę. Kiszling. Czy to wykorzysta? Ależ piękna bramka. Da Silva. Martinez. Szaleńczy atakuje obrońca. Czy to wykorzysta? Martinez. Może być groźnie. Ładnie się zapowiadało, ale się zepsuło. Castro. Przyjął i odgrywa z powrotem. Castro. Będzie strzelał? Ach, zmarnował taką sytuację, jest podłamany. Maicon. Kiszling. Podanie w pole karne. Dobra centra, aby tego nie zmarnował. Strzela obok bramki. Maicon. Kiszling. Lars Bender. Rozciągnięcie gry, atak skrzydłem. Szansa! Gwizdek sędziego i mamy rzut karny, proszę Państwa. Jak on tego nie trafia? Nie wykorzystać karnego, coś niesamowitego. Aleksandro. Danilo. Castro. Aleksandro. Quaresma. Wybiega na pozycję. Uderzenie, ależ parada. Podaje z powrotem. Lars Bender. Kiszling. Jest szansa, ależ pięknie. A
Abubakar. No, ładne zagranie piętą do kolegi. Quaresma. Akcja skrzydłem, dobre podanie. Blisko pole karne. Kapitalna wrzutka. Dobrze interweniował. Piłka wyszła na aut od linii bocznej Porto. Czeka na nadbiegających kolegów. Zdecydował się na strzał. Broni i grają dalej. Ma wolne pole. No, zdecyduje się na centrę. Martinez. Atak przerwany. Jest spalony. No, ucieka obrońcy. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Ryzykowna, ale udana interwencja. Lars Bender. Nie jest sam, ale czy zdecyduje się na podanie? Wymieniają piłkę między sobą. Znakomicie chwyta. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Czy to wykorzysta? Abubakar. Obronił, nie złapał, piłka w grze. Ależ walka o piłkę. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Kisling. Lars Bender. Ma szansę na dośrodkowanie. Castro. Lars Bender. Abubakar. No, strzela! Odbił piłkę. I piłka wybita do przodu. I za chwilę z rzutu rożnego rozpoczną grę zawodnicy FC Porto. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Niewiele działo się do przerwy. A spotykamy się po przerwie i rozpoczyna się druga połowa spotkania. Zaczęli gracze Porto. Abubakar ma do kogo zagrać. Castro. Ależ pięknie grają piłką. Quaresma. Abubakar. Castro. Kisling. Castro. Abubakar. Spójrzmy na to podanie. Out. Piłka dla Porto. Danilo. Quaresma.
Abubakar. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. I mamy zmianę. Lars Bender. Próbują ataku bokiem boiska. No, może być groźnie. Czy to wykorzysta? Kapitalnie bramkarz, ale to nie koniec akcji. Dośrodkowuje. I piłka trafia do obrońcy. Piłka wyszła na aut od linii bocznej Porto. Sędzia świetnie zinterpretował ten fragment gry. Tak, sędzia puścił grę, ale kary nie odpuścił. Aleksandro. Znowu remis, proszę Państwa. No, tego, że go pokonają, się nie spodziewałem. Ale z drugiej strony kiedyś trzeba ulec. Widać, że kapitalnie główkuje. Potrafi walczyć w każdej sytuacji w powietrzu. Robi się niebezpiecznie. Gdyby posiadanie piłki miało rozstrzygać o wyniku, byłby remis. Tak, i widzimy teraz statystyki. Ciężko wskazać lepszego. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Popatrzmy, mamy rzut rożny dla Porto. Czy to wykorzysta? Strzela! Nie, nie ma gola, słupek! Reinhardt. Kiesling. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Lars Bender. Reinhardt. No chyba nie do końca o to mu chodziło. Kto zwycięży? Już niewiele czasu do końca, a wciąż remisowo. Dobra wymiana podań. Reinhardt. Gwizdek, akcja przerwana i teraz... Sędzia pokazuje żółtą kartkę. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. Mało nóg nie połamał przeciwnikowi. Spóźniony wślizg i słuszna decyzja sędziego. Wymieniają piłkę między sobą. Jest szansa! Nie złapał tej piłki. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo, poradził sobie znakomicie, koledzy będą mu wdzięczni. Przechwyt, ale nie opanował.
Kiesling. Jest dośrodkowany. Czy zdecydował się na strzał? Nie dał się pokonać. Obydwie drużyny próbują objąć prowadzenie, jednak dzięki doskonałej interwencji bramkarza nadal mamy remis w tym meczu. Spotkanie dobiega końca. Ten rzut rożny jest ostatnią szansą na to, by odnieść zwycięstwo w tym spotkaniu. Nie ma rozstrzygnięcia, mimo że upłynęło 90 minut tego spotkania. Właśnie rozpoczęli pierwszą połowę dogrywki. Reinards. Landsbender. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Ładnie główkuje. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Próbują teraz skrzydłem. Uderza. Broni, ale piłka w grze. Ach, sam przed pustą bramką. Nieprawdopodobne. Zamiast prowadzenia mamy nadal remis. Przez moment losy spotkania były w jego rękach. Nie wytrzymał tej presji. Świetnie to zrobił. No, wręcz wirtuozerskie zagranie. Prostopadle, udanie. Świetna akcja w obronie. Martinez. Ładnie piętą dograł. Ładnie wymieniają podania. Pewnie wyłapuje piłkę. To 5 minut za nami, końcowe 15 przed nami. Martinez. Uderzenie. Dzięki tej bramce prowadzą. Ten gol, którego oglądamy właśnie w powtórce, może dać im wygraną. Końcowe momenty rywale wyglądają na totalnie zaskoczonych i chyba przygnębionych obrotem spraw na boisku. Nie wiem, jak mu się to udało. Zresztą on chyba też nie wie. Strzelił z nieprawdopodobnie trudnej pozycji. No i mamy prowadzenie FC Porto. Kisli. Dobrze zablokował obrońca to dośrodkowanie. To może być ich ostatnia szansa na wyrównanie. Świetnie wyczuł teraz, wyszedł, wyłapał piłkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Martinez. No brawo, znakomicie uniknął teraz ślizgu rywala. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. Czyżby tylko bramkarz wierzył jeszcze w zwycięstwo? Chyba tak.
Reinhardt. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Dobrze zagrał. Blisko pole karne. No, będzie gol! No, prosto w zawodnika z pola. Przed sekundą arbiter zakończył to spotkanie. Mecz towarzyski, ale zwycięstwo zawsze cieszy. Tak, choćby ze względu na aspekt psychologiczny.